Siemaneczko wszystkim, z tej strony Pan tutaj, no i witam was w już drugim odcinku z gry The Crew. Mianowicie chciałbym wam troszeczkę pomóc i w dzisiejszym odcinku pokażę wam trzy sposoby na najszybszą gotówkę w tej grze. Znaczy, pokażę wam najbardziej jeden z tych właśnie sposobów, a resztę, czyli te dwa, po prostu wam w pewien sposób opiszę. Mam nadzieję, że się to przyda. No więc tak, od razu wam powiem, gdzie się znajdujemy. Znajdujemy się, o uwaga, oddalę, w górskich Stanach, na samej górze, w tym w Salt Lake Resorts. Salt Lake Resorts. W tym najbardziej białym obszarze w ogóle, w całym tym. A dokładniej w Skok na Nartach. Skoki na Nartach właśnie w tym momencie, w tym miejscu. No i teraz, co będziemy robić? Co ja wam pokażę, co zrobimy, żeby zdobyć troszeczkę gotówki. Żeby zrobić całkiem dużo gotówki. No więc nie tepamy się na tą na górze, dlatego, chociaż nie, możemy, ale najpierw tepniemy się w to miejsce i pokażę wam, jak można w prosty sposób zarobić gotówkę. Znaczy, w prosty sposób zarobić całkiem dużo gotówki, mianowicie, no, mi leci z jednego skoku około 2-3 tysięcy, a jak to się dzieje, że leci mi tak szybko, że leci mi tak dużo tej gotówki, to właśnie w tym momencie wam zaprezentuję. Okej. No więc skaczemy sobie chwileczkę. Dobra, lecimy w jednym miejscu, tutaj zaraz będzie drugi skok, jest drugi skok. No i to też nie jest to wszystko, dlatego że potem sobie od razu driftuję. Zrobię sobie takiego małego jakiegoś drifta, żeby też nie przesadzić, żeby się nie rozbić. Bo jak się rozbijemy, to tracimy cały bonus. Okej. Myślę, że tyle wystarczy. I mój rezultat finalny to 1908 baksów, czyli 1908 IGC. No a dlaczego akurat aż tyle? Za jeden skok aż tyle. Mianowicie dlatego, że mam pewne ulepszenie, które zaraz wam pokażę. Teraz jeszcze pokażę wam, jak to się dzieje na tej drugiej skoczni. No i ważne jest też, żeby po skoku właśnie sobie zrobić chociaż małego drifta, żeby po prostu, no, troszeczkę więcej tej kasy wpłynęło, dlatego że, no, ciężko się zbiera jednak kasę, bo te misje też nie są takie, że tak powiem, nie dają tyle pieniędzy, tyle kasy, żeby nam starczyło na auto. A jednak chciałbym wam pokazać sposób, w którym będzie wam to na pewno szybciej wychodziło. Tylko tak, na pewno nie wjeżdżamy w ten test skoku, test prędkości, czy co to tam jest. Dlatego, że no, na nim zarabiamy bodajże 600 tej całej kasy. Możemy sobie go zrobić raz na złoto i już więcej nie polecam. O, muszę jakoś ominąć. Kurde, nie ominąłem, więc muszę sobie go anulować. Anulowałem, teraz mogę sobie lekko cofnąć, żeby w niego nie wjechać. Dobra, już lepiej, już żebym nie cofał. Dam sobie porządnie nitra tutaj, wytracę sobie całe nitro. Mam nadzieję, że gdzieś 200 na godzinę to polecę. Okej, no i tak samo tutaj lecę, tu mam troszeczkę większe to pole do skoku, dlatego tutaj może być troszeczkę nawet więcej kasy, tylko trzeba się troszeczkę bardziej starać, a z tamtym małym skokiem jest łatwiej. Dobra, jest drifcior, 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 nie ma drzewa. Jesteśmy na ulicy i rezultat finalny, no to praktycznie tak samo, 1921 baksów. No i teraz pokażę wam mianowicie, dlaczego akurat tyle, dlaczego aż tak dużo za taki mały skok, bo tak naprawdę to nie robię nic oprócz podjechania sobie tam na ten skok, skoczenia, zrobienia małego drifcika, no bo tyle, tak, troszeczkę mi się poniszczyło auto, no to przy okazji sobie wykorzystam troszeczkę tych baksów zarobionych na pokazaniu wam tego i teraz sobie tylko odznaczę, pokażę wam mianowicie, dlaczego aż tyle. Kiedy jesteśmy w kryjówce i przejdziemy sobie aż za kolekcję do takiej tak zwanej zakładki premie, mamy dostępne, zresztą jeżeli gracie w tą grę, to już o tym wiecie, mamy dostępne punkty premie, których jest coraz więcej i których możecie mieć coraz więcej wraz z wzrostem waszego levelu. Levela. No więc tak, na pewno sobie tutaj już to powiększę. I dlaczego akurat tak strasznie dużo mi leci tych pieniędzy? Mianowicie mam o 10% więcej baksów za wyczyny, 5 punktów premii na to akurat wydałem i to już mi polepsza na tyle, no bo więcej się nie da, na tyle, że strasznie dużo z tego wszystkiego przychodzi, że robiąc te całe wyczyny, po prostu to się mnoży, to się powiększa i od razu mamy więcej tego wszystkiego. Tutaj mam jeszcze oczywiście na przyspieszenie samochodu, na ujawnienie wszystkiego, tutaj na zdobywane w testach umiejętności punkty doświadczenia, na naprawę, na zdobywanie w misjach i na zniżkę dealerską. Ale jak wam mówię, tak wam mówię, więc kaskader kupujemy sobie, dajemy sobie 5 punkcików na kaskadera i skaczemy sobie na nartach. Praktycznie na nartach, no bo jeździmy samochodem, więc no... O, napraw samochód 10 razy, dzięki wam zdobyłem lekarza. Kolejny sposób,
to misje PvP, misje PvP, PvP. Mamy takie poczekalnie PvP wraz z wzrostem levela, wraz z pokonaniem kolejnych części gry. Właśnie na takie poczekalnie nam się odblokowywują. Więc możemy sobie siąść z ziomkiem parę minut, nawet trochę dłużej. Każdy wybiera trasę. Jeden wybiera jedną, drugi wybiera drugą. Klasa auta też jest chyba jakoś tam losowana. Wiem, że jeździłem tylko raz. I powiem wam, że tak szybko się zarabia te pieniądze, że aż robi się to przyjemnie, nie trzeba też to długo robić. Jeździcie sobie spokojnie z ziomeczkiem, możecie sobie ustawić, że nie będzie nawet ruchu ulicznego. Możecie sobie ustawić, że będziecie się przenikali. Oczywiście jak ktoś się lubi bawić, to ja bym tego nie ustawiał. No i no to o to chodzi właśnie. Ja mam już 45 level, już powoli kończę grę. No i to PvP, siedząc na tym PvP dłużej, możecie sobie uzbierać na przykład na jakieś porządniejsze Lambo albo inne auto, które, no, które wam się po prostu przyda. No i ostatnią rzeczą jest to, co na to tak naprawdę najbardziej wam się przyda już pod sam koniec, dlatego że jesteście w różnych frakcjach i te wyścigi są droższe bądź tańsze. No więc po dołączeniu do waszej trakcji, frakcji, macie takie wyścigi, które nazywają się wyścigami frakcyjnymi. Zaraz tutaj spróbuję jakiś znaleźć, bo widzę, że o. Na przykład tutaj się nazywa Trudny na Dalekim Zachodzie. Jak widzicie, to jest moja ikonka mojej frakcji. Są bodajże niedźwiedzie. No i jak widzicie, baksów za jeden taki wyścig, który ma poniżej 10 minut, przychodzi 7000 i całkiem, no nie całkiem, tylko nawet bardzo dużo punktów doświadczenia. Mam słaby samochód, albowiem mój Nissan 370Z jest troszeczkę słabo ulepszony, ale jakbym go ulepszył i zrobiłbym ten wyścig, to naprawdę bardzo łatwo jest zdobyć na tym całkiem sporą ilość pieniędzy. Zrobicie wszystkie misje frakcyjne, no i macie już sporo pieniędzy. Ale najbardziej wpływowym, najbardziej udającym się sposobem są właśnie te skocznie, dlatego że nie musimy tam wjeżdżać cały czas, tylko możemy sobie po prostu teleportować się na górę, tak żeby zdobyć ich jak najszybciej i jak najwięcej. No więc dzięki wielkie za to, że oglądacie. Chcecie serię z The Crew? No to zostawcie łapkę w górę. Oczywiście jeżeli jesteście nowi, zostawcie suba i powiedzcie, czy te sposoby akurat pomogły wam zdobyć troszeczkę hajsiku w tej grze. Następny będzie poradnik, który będzie bodajże dotyczył znowu zbierania Hot Roda. No i kolejne będą poradniki, będę wam pomagał po prostu w tej grze jakoś się odnaleźć, jakoś zdobyć więcej pieniędzy. No i po prostu, żeby wam po prostu się lepiej grało, pan tutaj wam w tym pomoże. Więc dzięki wielkie za wyświetlenie, za łapkę w górę bądź w dół, dlatego że ja do nikogo do niczego nie zmuszam. Jeżeli wam się nie podobało, no to nie musicie zostawiać łapki w górę, ale jeżeli akurat ten odcinek pomógł wam, to zostawcie łapę w górę i czekajcie na resztę filmików. Pozdrawiam bardzo serdecznie, pan tutaj.